Stalker Czyste Niebo to samodzielny dodatek niewymagający do działania podstawowej wersji gry. Akcja rozszerzenia toczy się w 2011 roku, czyli przed wydarzeniami z Cienia Czarnobyla, w okresie tak zwanej Wojny Frakcji, to jest krwawych zmagań grup stalkerów o dominację w zonie. Co ciekawe, w tym czasie obszar skażenia był jeszcze dziwniejszym i bardziej niegościnnym miejscem. Anomalie zdarzały się zdecydowanie częściej, a zmutowane bestie występowały liczniej i w większej liczbie gatunków. Dla weteranów Cienia Czarnobyla przechodzenie Czystego Nieba będzie niezwykłym przeżyciem. Mamy bowiem okazję spotkać wiele znanych już postaci, wziąć udział w wydarzeniach, o których wcześniej tylko słyszeliśmy przy ognisku. Dane nam będzie również spojrzeć na wiele sytuacji niejako od drugiej strony. Podkreślić jednak należy, iż wątek fabularny został tak sprytnie pomyślany, że osoby nieznające poprzedniego Stalkera bez problemu połapią się w akcji gry. Czyste Niebo, jak na rozszerzenie przystało, wnosi do zabawy bardzo wiele nowości. Doszło wiele nowych obszarów, m.in. Czerwony Las i Podziemia Prypeci, oraz sporo jeszcze groźniejszych mutantów. Bardzo ciekawie prezentuje się nowatorski system rozbudowy broni i wzmacniania pancerzy, zaś funkcja szybkiej podróży skraca czas przemieszczania się na duże odległości do absolutnego minimum. Najważniejsze innowacje wynikają jednak z poprawienia i tak już świetnego AI stalkerów sterowanych przez komputer oraz umieszczenia gracza w samym środku wojny frakcji toczonej w systemie iLife. Start gry wygląda tak samo. Każda z frakcji dysponuje określonymi terenami, zasobami i tym podobne. Jednak w czasie zabawy równowaga sił może zostać radykalnie zachwiana. Częściowo zależy to od nas. Zapisując się do którejś organizacji i wykonując dla nich zadania, wpływamy dodatnio na jej rozwój. Jednak równolegle, niejako obok nas, zmagają się ze sobą stalkerzy kierowani przez komputer. Ich działania mają również wpływ na układ sił między frakcjami. Może się tak okazać, że dajemy z siebie wszystko, odnosimy sukcesy, ale wybrany przez nas sojusz mocno traci, gdyż inni dają przysłowiowego ciała. Może być też odwrotnie. Wszystko jest płynne i niewiadome. Mówiąc o misjach, warto wspomnieć, iż w wielu z nich będziemy dowodzili oddziałami stalkerów NPC-tów. Ich umiejętności znacznie wzrosły w stosunku do Cienia Czarnobyla. Wojownicy doskonale posługują się granatami, umieją współdziałać w grupie, np. wzajemnie osłaniać się ogniem oraz samodzielnie wyszukiwać ukryć przed ogniem wroga. Zadanie dowódcy jest więc proste. Z drugiej strony, podobny poziom prezentują również ludzie wrogo do nas nastawieni. Pojedynki strzeleckie stały się więc bardziej wymagające, a co za tym idzie, ciekawsze. Stalker Czyste Niebo to gra dla wszystkich lubiących gry akcji wzbogacone o wątek fabularny. Ciekawe zadania i dopracowany system walki sprawią, że będziesz się świetnie bawił, zaś nieliniowy scenariusz sprawi, że możesz zaczynać grę wielokrotnie. Za każdym razem będzie przebiegała inaczej.